No niestety żyjemy w takich czasach, drodzy Państwo, a jeżeli ktoś nie wierzy, że polskie nieruchomości są za drogie o 70-80% w stosunku do zarobków Polaków, no to ja teraz właśnie pokażę to, co pokazałem wczoraj. Popatrzmy. Ta nieruchomość wygląda jak hotel. Ta nieruchomość wygląda jak hotel, prawda? Ta nieruchomość wygląda jak hotel. Proszę bardzo, basen, jakiś super mega, no nie wiem, jakaś super mega kostka, piękny basen, jakieś piękne palmy. To wygląda jak hotel, prawda? To wygląda jak hotel. Proszę bardzo. To wygląda jak hotel. A wiecie, drodzy Państwo, ile w Polsce by... Ja patrzyłem odpowiedniki takich domów w Polsce w tego rodzaju standardzie, z kamieniem, z takimi kominkami, z takim basenem, prawda, z takimi rzeczami. Odpowiednik tego domu w Polsce, odpowiedniki tego domu w Polsce są wystawione mniej więcej za 3-4 miliony złotych. Za 3-4 miliony złotych. No gdzieś tam znajdziesz za 3 miliony złotych, tak? Takie domy w Polsce są wystawione za 3 miliony złotych. Takie domy. W Polsce. W Polsce, w której zarabia się dwa razy mniej niż w Hiszpanii. W Hiszpanii zarabia się dwa razy mniej. Ale... Drodzy Państwo, i teraz pokażę. Proszę zobaczyć. Hiszpania. 230 metrów kwadratowych, tak? 230 metrów kwadratowych. No jak w hotelu, prawda? No jak w hotelu, Hiszpania. 230 metrów kwadratowych. Ja patrzyłem, ile takie domy w Polsce kosztują. Takie domy w Polsce są wystawione za 3 miliony złotych minimum. Minimum. 3 miliony złotych. Co to oznacza? Ten dom w Hiszpanii jest wystawiony za 1 milion złotych. I teraz tylko, że tego domu nie trzeba opalać gazem, prawda? Bo w Hiszpanii nie ma zimy. Generalnie trzeba trochę opalać w zimę, w styczniu, jak ktoś komuś zimno, na przykład w nocy i tak dalej, prawda? Trochę. Ale generalnie nie trzeba opalać. A w Polsce taki dom, taki sam dom, opalenie takiego domu gazem w grudniu, styczniu, lutym kosztuje 2000 zł. Tylko gaz. A dodatkowo u nas jest ciemno, czyli trzeba palić więcej prądu. I u nas te domy w kraju, w którym zarabia się dwa razy mniej niż w Hiszpanii nominalnie, dwa razy, czyli zarobimy dwa razy mniej euro niż w Hiszpanii nominalnie, tak? W kraju, w którym utrzymanie domu pod kątem gazu i elektryczności jest niebotycznie droższe, to u nas takie domy są wystawione za 3 miliony złotych, a u nich za 1 milion złotych. Co więcej, u nich, mimo to, że podwyższyli oprocentowanie do 2%, to u nich kredyty na takie domy są 3 razy tańsze niż w Polsce. Mimo to, Polak, gdyby miał kupić taki dom w Polsce, to by musiał zaciągnąć, ja nie będę z depozytami jechał, tylko bez depozytów, tak? Czyli bez wkładów własnych. Polak na taki dom w Polsce musiałby zaciągnąć 3 miliony kredytu i te 3 miliony kredytu musiałby wziąć na 10%. To znaczy, że rata kredytu tylko pod kątem odsetek to jest 25 tysięcy złotych plus weźmy, że 10 tysięcy kapitału, to ratę ma 35 tysięcy złotych na taki dom w Polsce, tak? Tylko że z oprocentowaniem zmiennym. Czyli ta rata może podskoczyć do 45 tysięcy albo do 50 tysięcy na taki dom w Polsce. Kto ma 50 tysięcy w Polsce, tak? Miesięcznie na ratę kredytu, rozumiecie? A w tym samym czasie w Hiszpanii, w tym samym czasie rata kredytu w Hiszpanii na ten dom, bo on kosztuje 250 tysięcy złotych, 250 tysięcy euro razy. Ile mamy dzisiaj euro? 4,6 chyba 5. Dzisiaj czy 6,6, 6,8. To jest 1 170 000. 250 tysięcy razy 4,68 to jest 1 170 000.
I tam kredyty, oprocentowanie bazowe zostało podwyższone do 2,25, w Polsce oprocentowanie bazowe to 6,75. U nas kredyty to 10%, u nich kredyty to jest 4,5%, prawda? Razy 4,5% to ich odsetki miesięcznie na ten dom z dzisiaj wziętym kredytem to jest 4387 zł. Załóżmy, że ten kredyt jest troszeczkę droższy i że zamrażają sobie oprocentowanie, to ich rata na ten dom pod kątem oprocentowania wynosi 5000 zł. Plus kapitał, powiedzmy 2000 zł. No tutaj ile doliczyliśmy? Dwie piąte tam doliczyliśmy, to tutaj też dwie piąte, czyli 7000 zł doliczymy. Czyli tak, w obecnych warunkach Polak na taki dom w Polsce musi zaciągnąć kredyt 35 tysięcy złotych na zmiennej stopie, chyba że se zamrozi, ale no obłęd by był zamrażać sobie na 10%, prawda? 35 tysięcy złotych miesięcznie. Polak w Polsce na taki dom. W tym samym czasie w Hiszpanii na taki dom można zaciągnąć kredyt na oprocentowaniu stałym za 7 tysięcy złotych miesięcznie. Rozumiemy to? Polak na taki dom w Polsce na kredyt 35 tysięcy złotych, biedny podobno Hiszpan 7 tysięcy złotych. To są takie liczby. I teraz w Polsce, co to oznacza, że w Polsce trzeba 6 razy więcej wydać liczone kredytem, a nominalnie 3 razy więcej. I teraz zastanówmy się, jakim cudem niby w Polsce mieszkania są za drogie, prawda? Nie za drogie, że ceny nieruchomości w Polsce 40%, 40% spadek cen mieszkań w Polsce to jest mało. To jest po prostu mało. Gdybyśmy mieli, drodzy Państwo, a wiecie ile 7 tysięcy złotych w Hiszpanii, na 7 tysięcy złotych w Hiszpanii pracuje się no miesiąc i na płacy minimalnej, tak? Pracuje się mniej więcej miesiąc i 10 dni, tak? Miesiąc, jeden miesiąc i 10 dni. A w Polsce na 35 tysięcy złotych na płacy minimalnej pracuje się ile? 12... O Jezu, w Polsce na płacy minimalnej na 35 tysięcy złotych pracuje się 35 na płacy minimalnej podzielić na 2,5, bo patrz, 14 miesięcy. Tak jest. W Polsce na ratę kredytu na taki dom w Polsce pracuje się 14 miesięcy. 14 miesięcy na ratę jednego kredytu na płacy minimalnej. A w Hiszpanii na płacy minimalnej, na ratę takiego kredytu w Hiszpanii pracuje się 1 miesiąc i 10 dni. Rozumiemy? Żeby opłacić ratę za taki dom w Polsce kredytu na 10%, na płacy minimalnej trzeba pracować 14 miesięcy na jedną miesięczną ratę. A w Hiszpanii na jedną miesięczną ratę na taki dom już dzisiaj, gdy oprocentowanie to 2,25, czyli zostało podwyższone z 0 na 2,25, wystarczy pracować 1 miesiąc i 10 dni. W Polsce 14 miesięcy, w Hiszpanii 1 miesiąc, w Polsce 14 miesięcy. W Polsce 1 miesiąc. Przepraszam, w Hiszpanii 1 miesiąc, a w Polsce 14 miesięcy. Naprawdę to jest przerażające. Ja wie, to trochę głupio brzmi, że ja to tak powtarzam, prawda? Ale w Hiszpanii na ratę kredytu na taki dom pracuje się 1 miesiąc, a w Polsce 14 miesięcy. Na dom 14 miesięcy na płacy minimalnej, na kupno takiego domu w Polsce, polskiego domu na polski kredyt. A w Hiszpanii na płacy minimalnej w Hiszpanii, kupując taki dom w Hiszpanii, na kredyt w Hiszpanii. Jeden miesiąc się pracuje, a w Polsce 14 miesięcy. To co to znaczy? Żeby Polak mógł mieć taki sam standard jak Hiszpan, to w Polsce rata kredytu na płacy minimalnej
musiałaby wynosić ile? 1 miesiąc i 10 dni, to 1 miesiąc i 10 to jest 3500 zł. Powiedzmy, tak? Czyli co to oznacza? Dzisiaj rata kredytu wynosi 35 tysięcy, zakładając, że oprocentowanie nie wzrośnie. A gdyby miał być taki standard, formuła, czyli house to income ratio, podlewane kredytem, czyli cena nieruchomości w stosunku do zarobków w Hiszpanii na kredyt, to oznacza, że w Polsce cena takiej nieruchomości jest o 90% wyższa za wysoka. Czyli w Polsce cena takiej nieruchomości powinna być 10% tej ceny, która jest. Gdybyśmy mieli mieć taki sam standard cenowy, tak? Polska to już stał się krajem nie do życia. Można żyć w 20 metrach kwadratowych w Polsce. Tylko, że mamy Unię Europejską i nie musimy żyć na 10 metrach kwadratowych. Możemy stąd wyjechać po prostu. Tak więc, żeby mieć taki sam standard, cena nieruchomości w Polsce i kredyt, właściwie kredyt i cena nieruchomości, właściwie cena kredytu i cena nieruchomości by musiała spaść, prawda? Czyli cena nieruchomości musiałaby spaść o jakieś z 3 milionów na jakiś milion. Nie, już mówię, na ile by musiała. Cena nieruchomości musiałaby spaść na jakieś takiej nieruchomości na jakieś 700 tysięcy, ale kredyt by musiał pewnie być oprocentowany jakieś 4%. Zobaczymy zaraz, czy trafię. Tak jest. Gdybyśmy mieli taki mieć standard jak w Hiszpanii. Na kredyt taki dom, to ta cena takiej nieruchomości w Polsce, cena takiej nieruchomości w Polsce, prawda, musiałaby wynosić nie 3 miliony, tak jak sobie powystawiali na różnych stronach, tylko 700 tysięcy. 700 tysięcy złotych, a kredyt musiałby być oprocentowany na stopie stałej na 4%. Wtedy można by opłacić ratę takiego kredytu w 1 miesiąc i 10 dni na płacy minimalnej. Czyli tak, nieruchomość z 3 milionów powinna, w Polsce taka nieruchomość z 3 milionów powinna spaść, żeby mieć formułę hiszpańską, powinna spaść z 3 milionów na 700 tysięcy, czyli o 2,3 miliona złotych, a rata kredytu z 10% na 4%, tak? Czyli oprocentowanie powinno w Polsce wynosić 3%, a Bank Góra powinien dawać nie więcej niż 1%, tak jak to się dzieje w Anglii, prawda? Bo jak w Anglii oprocentowanie bazowe to 3%, to kredyty można wyrwać już na 3,5%, tak? Albo na 4%, tak? Czyli nie więcej niż 1%. Czyli bazowe by było 3%, a nie 6,75%, ale kredyty by musiały być na 4%, tak? Czyli co to oznacza? Że nieruchomości musiałyby spaść 700 tysięcy na 700 tysięcy z 3 milionów, tak? Czyli ile to jest? Ile to jest? Bardzo dużo, prawda? Czyli 2,3 miliona złotych, tak? Czyli ile ceny nieruchomości by musiały spaść? Prawie ceny nieruchomości w Polsce musiałyby spaść 77%. A raty kredytów, oprocentowania kredytów powinny zostać obniżone z 10 na 6, na 4%, czyli o 6%. Czyli bazowe oprocentowanie powinno wynosić 3%, a bank powinien dawać kredyt na 4% na zamrożonym oprocentowaniu. Oczywiście to się nie stanie, więc tak nie będzie, bo jak w Polsce jest 3%, no to banki chcą 5-5,5% plus te opłaty okołokredytowe, bo kredyty w Polsce generalnie to nie chodzi o oprocentowanie, ale zyski banków w Polsce są znacznie wyższe niż zyski banków w Unii Europejskiej, niż w Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o kredyty, prawda? Dlatego tak banki tutaj dojeżdżają, tak? Zyski polskich banków są znacznie wyższe niż zyski zagranicznych banków obecnie. I teraz sobie odpowiedzmy na pytanie, jak jest skala większa i teraz, jak to dyskutować z ludźmi, którzy próbują podtrzymywać ten obłęd, że nieruchomość 3 miliony złotych, ona spadnie sobie 10% tylko, że będzie kosztować 2700.
prawda? No to jest obłęd. To jest obłęd, jeżeli tutaj widzimy, że za miedzą, biorę 700, za miedzą, mogę kupić za 600 tysięcy złotych. Co więcej, ta nieruchomość już niedługo może być warta 600 tysięcy złotych. Bo jeżeli ta nieruchomość jest wystawiona za 250 tysięcy euro, za 250 tysięcy euro, co to oznacza? To oznacza, że jeżeli ta nieruchomość jest wystawiona na 250 tysięcy euro, to już niedługo cena tej nieruchomości może spaść do. Cena tej nieruchomości może spaść o 30%, bo oprocentowanie rośnie w Hiszpanii, prawda? Oprocentowanie w Hiszpanii rośnie. A jeżeli oprocentowanie w Hiszpanii rośnie, to ceny nieruchomości będą spadać. Co to oznacza? Ano to, że z 250 tysięcy euro cena tej nieruchomości spadnie minus 30%, czyli cena tej nieruchomości niedługo to będzie 175 tysięcy euro, albo inaczej jej nie sprzedadzą. A jeżeli złotówka umocni się do swojej wcześniejszej wartości, chociażby 4 złote, to oznacza, że ten dom w przeliczeniu na złotówki będzie można kupić już niedługo za 700 tysięcy złotych. Za 700 tysięcy złotych. A jeżeli euro spadnie na chwilę do na przykład 3,60, tak jak to często się zdarzało w historii, bardzo wiele razy euro kosztowało 3,60. No to jeżeli euro spadnie do 3,60, to w takim razie taki dom już niedługo w gotówce, za gotówkę, będzie można kupić za 630 tysięcy złotych. Wyobrażamy sobie to Państwo, a w Polsce, tak, w Polsce dalej takie domy chcą sprzedać za 3 miliony złotych na oprocentowanie kredytu na 10%, prawda? Więc to jest właściwie niemożliwe. To jest właściwie niemożliwe. Że te ceny nieruchomości w Polsce, ja nie wiem, kto będzie je kupował. Oczywiście, może się, tak jak mówię, może się zdarzyć, że wybierzemy wariant turecki, będziemy drukować i tatarata, ceny nieruchomości nie będą spadać, ale w takim razie w Polsce będzie wieczna inflacja. Będzie inflacja 20%. W ogóle trzymanie pieniędzy w złotówkach to będzie jakiś marazm, tak? Mimo to, że za trzymanie miliona złotych w banku dostajemy dzisiaj prawie 100 tysięcy złotych, prawda? W polskim banku. Super fajnie, ale jeżeli będzie to ta inflacja 20% przez lata utrzymywana, no to oczywiście mogą drukować, mogą rozdawać, ale przy okazji mogą mieć bardzo wysokie oprocentowanie, ale będzie musiało to oprocentowanie być znacznie wyższe niż dzisiaj prawdopodobnie. Wszystko zależy też od sytuacji w krajach ościennych. Co one będą robić? Czy one będą miały wysokie oprocentowanie, czy one będą miały niskie oprocentowanie, w zależności od tego, jak to będzie wyglądać, prawda? Tak więc, a jeszcze inna sprawa, jeszcze tutaj pokażę. Proszę bardzo, co tutaj jest? Tu jest dom 2000 metrów. Proszę sobie wyobrazić, ten dom ma 2,5 tysiąca metrów. Ten dom ma 2,5 tysiąca metrów i ten dom jest wystawiony obecnie za 1 000 000 złotych. To oznacza, że już niedługo będzie, jeżeli złotówka się umocni, a cena tej nieruchomości spadnie o 30% sprzedażowo, to ten dom będzie można kupić też za 650 tysięcy złotych. I to ma 2000 metrów. To ma 2000 metrów. Proszę bardzo, basen, góry, czyste powietrze. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo, tak? W Polsce taka willa by była wystawiona za 5 baniek. Rozumiecie, Państwo? W Polsce coś takiego jest wystawione za 5 milionów złotych. Jeszcze mówią, że potencjał inwestycyjny. Naprawdę, teraz pieniądze pójdą w giełdę, moim zdaniem. Teraz pieniądze pójdą w nieruchomości za granicę ewentualnie. Teraz pieniądze pójdą w giełdę i w złotówkę, prawda? Czyli bardziej się opłaca trzymać pieniądze w złotówkach, aniżeli kupować nieruchomości. Bardziej opłaca się trzymać, no po prostu giełdę bardziej się opłaca kupować, prawda? Na przykład WIG20. WIG20 bardziej się opłaca. Proszę zobaczyć, tak? I to zaraz będzie można kupić za 600 tysięcy złotych, a w Polsce coś takiego jest wystawione za 5 milionów, tak? Czyli za milion, ponad milion euro, tak? Tutaj jest wystawione za 250 tysięcy euro, a w Polsce by było wystawione za milion 100 tysięcy euro.
tak? Tylko że niedługo to będzie wystawione za 170 tysięcy euro, a złotówka jak się umocni, no to będzie to można kupić w złotówkach za 600 tysięcy złotych. Oczywiście to jest jeden wielki remont, prawda? Bo ten, kto ma duży dom, ten wie, że dom ma to do siebie, że to jest takie domy, że to jest skarbonka bez dna i wieczne naprawianie, prawda? Ale to jest druga sprawa. Tak więc, jeżeli chodzi o oceny nieruchomości, oczywiście można je jakoś tam pompować dalej, wierzyć w to, ale po prostu odkładamy coś, co się i tak musi stać, a jak się nie stanie, no to dlaczego może się nie stać? Dlatego, że będą drukować pieniądze, ale jak będą drukować pieniądze, no to będzie gigantyczna inflacja i będzie prawdopodobnie jeszcze gorzej, bo możemy wskoczyć na wariant turecki, czyli inflacja 50%. Nie będzie inflacji 20%, tylko 50%, czyli co tydzień zakupy będą drożeć o... co miesiąc zakupy będą droższe na przykład o 5%, tak? Czyli na początku roku miesięczne zakupy będą nas kosztowały 1000 zł, na końcu roku te same zakupy będą nas kosztowały 1500 zł, a za 2 lata te same zakupy będą nas kosztowały po 24 miesiącach nie 1000, a 2200 na przykład, 2100, tak? Przepraszam, 50%, 50%, ojejku, czyli tak, jeżeli wejdziemy na inflację 50% i dzisiaj zakupy nas kosztują 1000 zł, no to jeżeli mamy inflację 1000, miesięczne zakupy 1000 zł, jeżeli mamy inflację 50%, to za 12 miesięcy, w ciągu tych 12 miesięcy, prawda, za miesiąc będziemy płacić 5% więcej, za następny miesiąc 5%, tatata, i w ramach miesięcy będziemy coraz więcej płacić, czyli za pół roku będziemy płacić o 25%, ale za rok będziemy, pod koniec roku już wszystko będzie nas kosztować 50% więcej, tak? Czyli to nie jest tak, że jeżeli jest inflacja roczna 50%, to dopiero za rok będę więcej płacił, nie 1000, a 1500. Nie, to już płacimy w miarę następnych miesięcy, bo w miarę następnych miesięcy ceny rosną, prawda? A finalny rozrachunek jest na koniec, tak? Czyli już za na przykład 2 miesiące zamiast 1000 to 1100, za 4 miesiące zamiast 1000, 1200, za 5 miesięcy zamiast 1000, 1300, za 7 miesięcy zamiast 1000, 1400, za 8 miesięcy zamiast 1000, 1450 i za 12 miesięcy finalnie 1500, ale teraz będę mówił w skali roku, czyli jeżeli będą drukować pieniądze, jeżeli będą rozdawać pieniądze, przez co będzie mniejszy spadek cen nieruchomości, to tak. Za rok będziemy musieli dać 1500, dzisiaj wydajemy, załóżmy, na zakupy 1000, to za rok będziemy musieli 1500, a zarobki nie rosną, tak, a wypłaty, a emerytury tak nie rosną o 50% netto, prawda? 1500, za 2 lata, już za 2 lata będziemy musieli wydać 2250, za 3 lata będziemy musieli wydać 3375, 3375, za 4 lata będziemy musieli wydać 5062, a za 5 lat będziemy musieli wydać 7593, za 6 lat będziemy musieli wydać 11390, za 7 lat będziemy musieli wydać 17 tysięcy, za 8 lat będziemy musieli wydać 25 tysięcy, za 9 lat będziemy musieli wydać 38,5 tysiąca i za 10 lat będziemy musieli wydać 57 600 zł. Czyli jeżeli inflacja w Polsce, jeżeli będzie drukarka, rozdawnictwo, niszczenie przedsiębiorczości i tak dalej, to dzisiaj zakupy, za które dajemy 1000 zł, jeżeli będziemy mieli inflację tak jak w Turcji, bo inflacja w Turcji to 80%, tak? Ale gdybyśmy my mieli tylko 50, bo w Turcji mają 80, a my mamy 50. Znaczy nie mamy 50, jeżeli będziemy mieli 50, tak? Jeżeli będzie się drukować, rozdawać pieniądze, czyli to, co się robi. Czyli tak, dzisiaj płacimy za zakupy 1000 zł, ale za 10 lat będziemy płacili miesięcznie 58 tysięcy złotych. Wyobrażacie sobie to Państwo? Tak działa inflacja 50% przez 10 lat. Czyli pieniądz... dzisiaj wydajemy miesięcznie 1000 zł, a za 10 lat będziemy musieli wydawać 58 tysięcy złotych.
Tak? Jeżeli będzie drukarka, no to wtedy ceny nieruchomości nominalnie w złotówkach nie spadną, ale w dolarach spadną, prawda? A więc to i tak nie ma żadnego znaczenia, tak? Chyba że dolar też będzie drukował, będą drukować, będą, ale to wtedy pieniądz nie będzie miał żadnej w ogóle wartości. Już dzisiaj, no mówię, już dzisiaj jest po prostu w krajach, w których zarabia się dwa razy więcej, jest cztery razy taniej. Jest to szokujące, bo to są liczby szokujące. Ja wiem, że ciężko w to uwierzyć, dlatego ja operuję tylko prawdziwymi danymi. Ja operuję tylko matematycznymi, prostymi formułami, czyli 1 plus 1 razy 2 procentami. To jest matematyka. Matematyka nie kłamie. Koniec, kropka. Te liczby tam są, to są fakty, to są twarde dane i nie da się z tym wygrać. Nikt z tym nie wygrał i nikt z tym nie wygra. Nie ma takiej opcji.